Cześć! Podwójna lampa OptaDisc z firmy Labra zdawałoby się, że duża, a jednak tak wygląda. Jest to w sumie bardzo fajna i sprytna lampka. Wymiar 29 cm długości na 8,5 szerokości oraz niespełna 3 cm ma tej grubości, tutaj od sufitu odstaje. Lampa składa się z dwóch elementów, oczywiście jest też pojedyncza. Bardzo fajne jest to, że tutaj są takie drobne punkciki pokazujące nam, jak wychylić daną lampę, i przyciskając tutaj ten element możemy sobie wychylić i regulować na boki każdą z lamp. Lampa ma moc 19 W, moc światła to jest 810 lumenów, jeżeli chodzi o każdą z tych diod. Kąt świecenia tej lampy to jest 49 stopni, czyli taki bardzo fajny kąt, nie jest za wąski, ale nie jest też bardzo szeroki, czyli nas nie będzie do końca oślepiał, jeżeli siedzimy gdzieś przy sofie i taka lampa ma świecić niedaleko w kuchni na przykład, czy w przejściu. Lampa przyjechała do nas w kolorze NCS, podany tutaj macie poniżej, natomiast jest to, według Labry, opisują to jako kolor Dust, więc bardzo ciekawy, taki w kolorach ziemi jest to bardzo modne, są to bardzo modne kolory aktualnie. I co jeszcze, jeżeli chodzi o rodzaj montażu tej lampy, to jest bardzo fajnie, sprytny rodzaj, to jest, tej Labra stosuje takie magnesy na bokach, z jednej i z drugiej strony można sobie ściągnąć końcówki, tak jak widzicie, i dostęp do tej lampy mamy tutaj do góry, podnosząc ten element, o, w ten sposób się otwiera, mamy dostęp do środka. Wewnątrz mamy zasilacz Tridonic, dobrej jakości zasilacz, taka lampa poświeci nam z pewnością dłuższy czas. Jeżeli chodzi o montaż, bardzo fajnie można po wyciągnięciu tej obudowy przykręcić taką lampę do sufitu i potem mamy tutaj dostęp śmiało, żeby można było sobie kostką podpiąć przewód. Współczynnik oddawania barw tych diod tutaj, które mamy, to jest 98, czyli bardzo wysoko. Dzięki temu te kolory, które będą oświetlone poprzez te diody, będą bardzo żywe i bardzo fajnie będą wyglądać we wnętrzu. Jeżeli chcesz być na bieżąco z nowościami oświetleniowymi, z wydarzeniami oraz ze szkoleniami i chcesz wiedzieć, kiedy takie szkolenia są organizowane pod kątem właśnie oświetlenia, zapraszam Cię serdecznie do naszego klubu Akademii Oświetlenia. Tutaj link będzie u dołu, także tam znajdziesz wszystkie informacje. Polub, zaobserwuj i do zobaczenia w kolejnych filmach.